Hej wszystkim, z tej strony Soła, to jest kontynuacja środowego odcinka z Black Mesy. Nie wyłączajcie, bo same ciekawe rzeczy dzisiaj na pewno będą. Jeszcze nie wiem co, ale będą ciekawe rzeczy. Patrzcie, gdzie byliśmy ostatnio, od razu wam pokazuję. Chodziliśmy tutaj po takich skarpach. Trochę się gra jeszcze musi załadować. Chodziliśmy tu po takich skarpach, rozwalaliśmy helikoptery. Płynęliśmy tamą Hoovera, byliśmy w środku. Jest zajebiście. Teraz jesteśmy na skarpie i idziemy do góry po tych... po drabinie. Nie wiem co nas czeka. Mam nadzieję, że coś fajnego. Przed nami 30 minut gry. A ja już jestem podjarany bardzo. Bo to same najfajniejsze rzeczy na pewno spotkałem. Coś mi ciągnie myszkę zdecydowanie. Mam nadzieję, że z USB mi się nie wypnie, bo ostatnio jak mi się wypięło, to mi się nagrywanie trochę zrąbało. Wow. Kraby. Snajper. Snajper Soł oczywiście nie trafił w kraba. 10 strzałów zużytych. Nie, ale sobie włączyłem synchronizację pionową, żeby trochę lepiej to wyglądało na filmie, żeby... Zresztą ci co wiedzą i to widzieli, to wiedzą o co chodzi. A ja po prostu... Trochę lepiej film wygląda, a bardziej mi myszka O kurde, kamienie na mnie lecą. Smuży. Ale myślę, że będzie w porządku, tak? O fuck. Oj. Dobra, wczytujemy. Odbiłem się od skały. To jest właśnie śmieszne tutaj, że od skały się człowiek odbija. Teraz się od barierki odbiłem. Masakra. Dobra, zrobimy wiecie jak. Muszę to wymierzyć dobrze. O, dobra. O, fuck, co oni zrobili? A, wysadzili cały ten. Ciekawe co to było, bo mnie tam... Czy ja tam zaczynałem? Nie, chyba nie zaczynałem tam, bo bym musiał gdzieś pod górkę wchodzić na tą tamę. A nic takiego się nie działo. Okej, dobra. Trochę zręcznościówki żeśmy tutaj przeszli. Idziemy dalej. Co tu za napis widnieje? Uwaga, coś tam. Co? Aha, że uwaga... skarpa. Nagła krawędź, czyli... Uwaga, krawędź. Dokładnie, tak. Oj, kraba, że... Fak. Oj, myślałem, że to będą te duże, które będą strzelać i mnie tutaj załatwią w tym. Te takie, wiecie, z łapkami. Ale jest spoko. Mam jakąś śmieszną fryzurę, masakra mam na głowie. No nic, takie życie. Muszę się ściąć. Myślę, że fryzura na dresa będzie odpowiednia. Czyli na takiego sportowca bardziej. Taka, wiecie, tu tak krótko i tu jeszcze krócej, a z tyłu wygolony na łyso. A może na niemieckiego sportowca, czyli takie długie z tyłu. Takie tutaj pejsy na plecy aż. A z przodu też taki pejs tu. O, a boki wszystko wygolone i góra też wygolona. To by było dopiero. No i co? Jesteśmy w kanałach. Lubię kanały, bo w no, kurde, czemu ta postać się tak ślizga? Odbija od ścian? O co chodzi? Coś mam źle ustawione? No. Coś mi się wydaje. Po pierwsze ta gra miała trwać 5-6 godzin. Ja już mam 9 odcinek. 9 odcinków po pół godziny, czy jest 4,5? No, czyli kurde, powinna się za niedługo... Aha, myślałem, że coś mi się stało, a ja tutaj tylko ten... Czyli powinna się za niedługo kończyć, tak? Jeśli się nie mylę. A idę prosto, co sobie będę. Pewnie tu gdzieś... O kurde, co to jakieś więzienie? Dobra, tu idziemy do rury. O! Drabinka. No i kto jeszcze? Czy mi się zdaje, czy czołg przyjechał? Fuck. I co teraz? Zapiszmy to. Czy mnie właśnie czołg strzelił, a ja tu przeżyłem wszystko, czy nie? Załatwiliśmy. Nie, chyba strzelił gdzieś za mną, wiecie, tu najpierw słup strzelił, a potem za mną strzelił. Jest wszystko w porządku. Nie ma cheatów. No, a dobra. Ciekawe, co by się stało, jakbym nie miał tych rakietek z poprzedniego. Ten to w ogóle to koleś nie strzela. Chyba się zawiesili moi przeciwnicy. Tutaj mam znów takie... O, apteczka chyba wisi na ścianie, albo mi się zdawało. Ale mi niepotrzebna jest apteczka. O, tu bym wyszedł, gdyby mnie ten z drugiej strony wychodził i tu też. Trochę mięsa tutaj leży. Coś się zdecydowanie rozpadło. Nic tutaj nie ma. A nie, są rakiety, patrzcie. Widzicie? Czyli jednak, a tu...
Wow, samochód w dół idzie. I co teraz z nim zrobię, jak poszedł w dół? Może coś w środku jest? A może nie. A może będzie trzeba po nim skakać. Na razie zostawmy go w spokoju. O, rakiety, dobra. Czyli to jednak miało trochę większy sens, bo tu były rakiety. Jakbym nie miał rakiet, to bym mógł je stąd wziąć sobie. Po co to się opuszcza? O, życie. Ale życie to ja mam, dobra. Tu widzę, że się za bardzo nic nie robi. Tu też nie. Tu są jakieś drzwi. No i teraz znów rozkminka są. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Tu nie pójdę, tu nie pójdę. O, tu jest do góry ten. Ale to chyba nic mi nie da za bardzo, bo tam u góry też są drzwi zamknięte. Ale nigdy nie wiadomo. Skakać tu też nie ma gdzie. Dobra, tu schodzimy. Tu schodzimy. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Chyba, że w tych kanałach coś było. A może tu się jeszcze naciska guzik w środku, ja go nie nacisnąłem. Dokładnie. So, jak ty zawsze zajebiście wszystko ominiesz i potem nie wiesz, co się dzieje w grze. Może będę tu z czołgami walczył, ale by było... Fuck! No. Trzy strzały z wyrzutni i jest wszystko w porządku. Najlepsze, że żadnych żołnierzy nie było tutaj nigdzie. Co, ktoś tu do mnie strzelał? Tak jakoś tu pust... Co to jest? O kurde, to... A ze mnie jest as po prostu. Ja patrzę, co ta ściana się tak kurzy. Battlefield to jest po prostu. O, dokładnie. Weźmy sobie trochę życia, może tu będą jakieś apteczki. O, ładnie, apteczki. Apteczki, pancerz, broń. Tak? Dobra, wszystko mamy. Shotgun mi się podoba, powiem wam, bo... Fajnie, nie trzeba nim strzelać. Tamta broń, ta druga pod trójkątem, karabin, to kurde, strzela na boki strasznie. Człowiek nie wie, co się dzieje. Dobra. No, i co? Okej, okay, coś tu mam nacisnąć, dokładnie. Oj, mi się wczytuje teraz gra. No to pięknie, to jak mi się gra wczytuje, to znaczy, że już przeszliśmy dalej, że się nie cofamy. Ach, ostatnie sączenie herbatki. No zastanawia mi, jak się ta historia skończy, mimo tego, że nie pamiętam właściwie... Poza tym, że ufolutki do nas przyleciały, to nie wiem, co ja tutaj właściwie robię. Czemu chodzę w kółko? Bo jakiś cel musi być, prawda? Nie wiem, czy szukam samochodu jakiegoś, żeby się stąd wydostać. Helikoptera, jak to zazwyczaj jest, jak są zombie. No i co? No, na pole minowe się steleportować, to pecha mieli chłopacy. Ale Sushi Boy ogarnia tu temat i jest w porządku, że żadne pole minowe nie depnie. Obejdźmy trochę dookoła, bo ja zazwyczaj połowę spraw ominę. Pole minowe, pole minowe. No, no, no. Wiecie, zazwyczaj jak są miny. No co ja się ślizgam, jak łyżwarz Filipowski się ślizgam po prostu. Dobra, nic tu właściwie nie ma, jakiegoś bardziej ambitnego. O. Pancerz, dobra. Tutaj się nie da wejść, tutaj się... dobra, no to tam idziemy w lewo, no co mamy zrobić? Tu się nie będzie dało wejść, bo to nie... Zazwyczaj drzwi, które da się otworzyć, mają klamkę, to już zdążyłem zauważyć po... wielu godzinach gry. No i... No fuck, czym mam rzucić? Kaktusem? Muszę czymś tam rzucić, bo mnie wysadzi. Weźmy coś dużego. To jakaś beczka była, kurde, to nie jest duże. Znów nie trafię pewnie, będę... Ostatni strzał, ostatnia szansa, żeby wybuchło. A, i tu było. Wej. A, nie, dobra, to nie. Nie, niestety się nie da, chyba że musiałem wyjść na górę. No i idziemy z tym. Nie chciałbym tu tą... Ale w sumie mogę przecież je wysadzić chyba strzelając, nie? O, zajebiście. O to mi właśnie chodziło. No nie. No, fuck! No, so, proszę. Traf. Of, kurde, myślałem, że to po prawej jest ten wybuch. Będzie. Dobra, jest spoko.
Oj, chyba mu pomogłem, on prosił o pomoc. Co za doktor nawiedzony? No. Oj, oj. Chyba przeszedłem po jego trupie. Nie wiem, czy tak powinienem zrobić, ale wydaje mi się, że gdyby nie, to on na pewno by nie był do zabicia. Dziwne wrażenie odnoszę, że po prostu by był nieśmiertelny. To jest jakąś kolę przygotował tu. Oh fuck. A to co? Działko? Nie wiem, czy ono tu celuje we mnie, czy nie. Kurde. Dobra. No dobra, rzucimy granat, tak jak ostatnio. No i to powiem wam, to rozumiem. O, jeszcze tu powysadzamy sobie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. O kurde, Jerzyk tutaj leży na ziemi. No, coś jeszcze? Tu na pewno go nie ma. Kurde, nie chcę mi się fuck strzelać w każde, no ale chyba będę musiał. Jak widać. Tu coś jest? Nie, myślałem, że za rogiem. Fuck! Co się stało? Co mam teraz zrobić? No, dobra, dobra jest. Myślałem, że się nie da przejść na kucaka. Fuck! Oj, kurde, co to było? Nie wiem, co to było, już tam nie zaglądam dalej. O. Kurde, co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest jakieś kurde działko. Nie da do góry wejść. Nie da się, nie da się, nie da się. Uciekaj, są. Uciekaj, 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 bo zginiesz. Dobra, zapisuję. Aha, tu też się nie da. A, tu się da, dobra. No i co jest, doktorku? You're heading for the Lambda complex, aren't you? Nie wiem, gdzie zmierzam. Aha, on zmierza tam chyba. On zmierza tam, gdzie ja zmierzam, ale nie wiem, bo ja wcale tam nie zmierzam. Dobra, coś gada. Bum. Fuck! Okej. Okay. It's nice. Ja żyję czy zmarłem? Chyba kurde zmarłem, ale czemu się tak jasno zrobiło? Wow, wow, wow. Co to, to? Dobra. Ciemno strasznie. Nie widzę, co jest. Dobra, miny. Dobra. No inna rzecz mnie interesuje. Co ja mam teraz zrobić? Dobra, zrobimy jeszcze taką jedną próbę, bo ja nie wiem, czy to jest chyba systemowo, wiecie, że tam się ginie, jak to wybucha. No. To jest tak zrobione po prostu w grze, taki myk. I teraz będziemy chyba musieli nad tym skakać, czy coś w tym rodzaju. No bo co zrobimy? Nie mamy tego, luster, żeby odsunąć lasery w inną stronę. To by było nice wtedy, a tak to musimy czekać, aż nam się będzie tu wczytywać gra. Oj, oj, oj. A nic, dobra. Nie wiem, czy jestem w stanie to przeskoczyć. Dobra, nie jestem. Co ja mam zrobić z tym? Aha, dobra, już wiem. Nie mam tu jakieś krzesło, skrzynkę czy coś? Nic. No, ale co? I can hear those creatures up ahead. Keep your eyes on them. They haven't any clear idea what's at stake.
Dobra. Fuck! Okej. Okej. Aha, beczka by mi się przekręciła. No, weź to beczko się. Kurde. Okej, udało mi się. Dobra. Nie wiem co wolę, elementy zręcznościowe czy obcych. Aha, dobra, pewnie założę się, że zaczną wyskakiwać tak, że będę musiał strzelać. Dobra, bierzemy beczkę. Tylko beczka to może zrobić, co? Tylko beczka! To tylko beczka może to zrobić. Okej. Już ją dostawmy sobie tu. Dobra. Nie ma tu nikogo. Nice, nice. Tu też robimy. Tu sprawdzamy, czy nie musimy jakiejś broni wziąć. Fuck! Się przestraszyłem teraz. Co to było? Jakaś muzyka się włączyła. Fuck! To będzie trudne, powiem wam. Zwłaszcza, że nie wiem za bardzo, gdzie mam iść. Kurde, czemu to wybucha? Przecież nie... Aha, tam pewnie jest pode mną laser, ja go nie widzę nawet. Tu, haha, rzeczywiście jest, fuck. Fuck my life. Dobra, chciałem skoczyć na tą beczkę, zapomniałem, że trzeba spację nacisnąć. Dobra. Tam jest jakiś obcy, czy mi się zdaje? A nie, woda się leje, jakaś taki syf. Kurde, dobra, nie wskoczę na to, trochę za wysoko jest. Co wymyślę, co wymyślę, powiedzcie mi, co wymyślę. Wziąłbym tutaj tą beczkę, którą tu zostawiłem. Okej. A beczka zawsze jest moim przyjacielem. I będzie już na zawsze, forever and ever. Okej. Okej. Kurde, byłem blisko. Zapisałem z tą beczką, jak tam byłem? A, dobra, zapisałem. Dobra. Jesteśmy w domu. Kurde, wystarczy chyba, że się tylko lekko drgnie i jest masakra już. Dobra, wiecie co? To mamy tu. Gdzie my mamy iść, żeby nie musiał za daleko chodzić? No to będzie kawałek, jak ktoś nie lubi zręcznościowych gier, to może mieć tutaj pożygać się z nudów. Co tu jest? O, jakiś taki śmieszny obcy tu jest. O. Dobra. Okej, o, mam kolejne beczki. Wygląda, jakby tam trzeba było iść, wiecie? Takie mam dziwne wrażenie. Aha, nie mogę beczki wziąć, fuck. Nie wiem, czy to tak przeskoczę po prostu. No nie da się tego tak przeskoczyć. Muszę się po moją beczkę wrócić. To jest jak kompanion, ten taki kompanion cube, tak? Z Half-Life'a. Czyli ten taka kosteczka z serduszkiem. Coś, mam dziwne wrażenie, że to nie przechodzi pod spodem. No może górą to przyciągniemy. Mhm. Dobra. Beczka. Szóstka. Okej. Zobaczcie, ja się właśnie wróciłem. Fuck. Fuck, a się wkurzyłem, aż beczkę przewróciłem. Nie ma takiego... Łap! Zamioty są po prostu. Nie ma to jak się wrócić do początku. No nie, beczka mi się przewróciła. Jeśli już nie da postawić za bardzo. O nie, postawiła się prawie.
Kurde, tak, dobra. Idę tutaj gdzieś. Musi beczko nie przewrócić całkiem. Nie no, tu się nie da na pewno przejść. O, beczka się postawiła. Zajebiście. Dobra, zapisujemy. No i... Fuck. No powiem wam, że to jest ciężkie. Albo ja idę w złą stronę, albo to będzie ciężkie teraz. To jest nie tak coś. Może jak tak stanę i... Kurde, za blisko to jest coś. Nie, dobra, on tak nie skacze wysoko. Po prostu on tak wysoko nie skacze. Tych beczek się nie da wziąć, tak? Tu też nie bardzo. To po co... Kurde, po co ja tu skakałem w takim wypadku? Muszę wracać. Chodź, beczko. Idziemy z powrotem. Nas tu nie chcą. Tu jest niefajnie. O, ojej, ojej. Okej, okay, nice, is nice. O nie, 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 nie. Kurde, pod kątem ją muszę ustawić, bo ona się ślizga trochę. Jeszcze bo mi się stoczy na ten laser, wiecie, tego się boję. Ciężko. Kurde. Ojoj, a teraz zrobiłem save'a w takim miejscu, że mi się beczka stacza. Dobra. To idziemy tutaj w takim razie, z tej strony jeszcze nie byliśmy. Co tu jest? No tu to chyba nie przeskoczymy, co? Chyba, że tak jeszcze podsuniemy tą beczkę. Kurde, za słabo. Też nie to, trochę szybciej muszę skoczyć, a może się tu nie da przejść tak czy siak. Może trzeba iść tu w kontenerze obok. Za słabo podskoczyłem. Czasem mi się tak fajnie uda podskoczyć, wiecie? Okej. No ale powiem wam, że wzięcie tej beczki to już będzie, kurde, coś z sufitu spada. Wzięcie tej beczki to będzie ciężka sprawa teraz. No dokładnie. To się wszystko wysadza. A dobra, muszę cię porzucić, beczko, tylko w takim razie nie wiem, czy w ogóle dam radę tu dalej pójść. Tu nie wiem, co mam zrobić. Nie no, bez beczki to ja się nie będę umiał poruszać. No właśnie, bo ja nie umiem skakać przez te najniższe przecież bez beczki. Muszę tak podejść, wiecie? Bardzo blisko. Zrobię... O, fuck. Zrobię tak, patrzcie, podchodzę, szóstka, zapisuję. Podchodzę, zapisuję. Podchodzę, zapisuję. No i tu już dalej nie podejdę. Jestem tak, jak jestem, to już dalej bliżej nie będę. O! A, kurde, udało mi się. Widzieliście? Jeszcze bym tylko do góry podniósł i ten. Pod tym ją przesunę. Będzie dobrze, uda mi się. Oho. Okej. Kompanion beczka jest gotowa już, żeby kolejne przeszkody omijać ze mną. Aj, beczko. Kurde, jak mi wyrzuciło na ścianę. Ale powiem wam, że czuję, że jesteśmy coraz bliżej. To jest sukces już. A, dobra. Myślałem, że ta beczka przechodzi pod spodem. Może ich przechodzi, jak się toczy. Dobra. No. Stój tu, beczko.
Kurde, skoczyłem. Masakra, jakaś masakra. No nie, no co mnie tak wybija nagle? Nagle, kurde, chcę tylko na beczkę wskoczyć. Czemu ją przeskakuję? Nie te, nie chciałem wcale. O, okej. O, tu będzie ciężko. Safe. Beczka stoi. Aha, można ten, po to pudło to ja mogę rozwalić tak swoją drogą. Nie muszę się nim ten przejmować. Z drugiej strony wygląda jakby to drugie pudło, można było na nie wskoczyć z tego pudła i... I to by było niezłe nawet. Okej. Okay. Nie, wracaj beczko, wracaj, 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 nie! Ale akcja. Beczkowa akcja. Wybuchające beczki, tak się powinien nazywać ten odcinek. No nie, zaślizgnąłem się. O, oh fuck, udało mi się. Okej. Okay. Okej, okay, zapiszmy sobie. Teraz mam tutaj mały ten, mały problem będę miał, ale nie aż taki tragiczny. Dobra, tu bądź beczko. Okej. Okay. Okej. Okay. Wezmę się jeszcze. Kurde, byłem już na górze. A je, zajebiście. I teraz nie wiem, gdzie mam iść, do góry, czy... Czy tu na dół? Tu na dół to chyba prosto, bo tu nic nie ma. Znaczy nic na nas nie czeka złego. Tu jest jakieś jedno coś. Dobra, poszukajmy, czy coś tutaj jest ważnego. Czy to jest wyrzutnia, czy to bomba jest? No nie działa. Na pewno nie jest uzbrojenia właśnie. Uzbrojona właśnie w nią strzeliłem i przeżyłem. Przechodź beczko. Trochę bokiem trzeba chodzić tutaj. Dobra. O, ładujemy sobie punchcesz. A idziemy do przodu, powiem wam, to jest najważniejsze. Jest 28 minuta. Skończymy sobie po 30, 32. Ale najważniejsze jest na razie... Aha, o kurde, panel sterujący, to jest coś. Wypas. Nie wiem po co kompletnie, ale niech będzie. Aha. I wybuchnie. Wiedziałem, kurde, ja wiedziałem, że tak będzie. A co się stało właściwie? Nie do końca, znaczy... Beczka mi się przetoczyła, czy co? Aha. No dobra, to wiele wyjaśnia. No, domyślam się, że to chyba o to chodziło. Teraz posunijmy to do góry. Kurde, muszę się dostać na drugą stronę po tą beczkę, bo znów tego nie przejdę bez niej. Jak to zrobić? Może po prostu. Okej. Fuck! Co za życie. Mi się wydaje, że ja coś tutaj mogę źle robić, wiecie. Zbyt skomplikowanie tu idę. Nie, a zapisałem po drugiej stronie? Nie, dobra. Zapisuję. Obracam się. I idziemy tutaj, tak? Coraz bliżej celu coś czuję, co? Oho. Tu kraba musimy zabić, tak? Gdzie jesteś? Moją beczkę. Bierzemy ją ze sobą. Kochana beczunia. Czy to są drzwi, które trzeba otworzyć? To nie są drzwi, które trzeba otworzyć. Ja idę w złą stronę. Boże, nie smućcie mnie nawet. Zaraz zobaczymy jeszcze. No
No w tą stronę idę na pewno. Fak, no i na co mi to było tutaj to skakanie całe? Jakieś drzwi są. No nie, no nie mogę iść w złą stronę, na pewno idę w dobrą. Po co bym miał to podnosić w takim... Aha, bo po drugiej stronie też jest to samo. Czekajcie. Niech ja to otworzę, odłożę. Wiecie o co chodzi? Kurde, może ze złej strony do tego podszedłem. Dobra, tu tak nie przeskoczymy. No to z jednej strony nie ten... Fakt, no ale to jest szajs, kurde, zawsze musi wybuchnąć. Nawet do tego nie podlazłem przecież. Tu też nie, tu też nie. Jakieś po suficie może się skacze. No nie bardzo. Aha, dobra, tutaj jest ten obcy. No dobra, już wiem o co chodzi. Tu musimy iść. Byłem z dobrej strony, niepotrzebnie tutaj ten skakałem. Wiedziałem, że tak będzie, tak musiało być. Chyba ten. A, moją beczkę podałem sobie. Jestem. Wow, co to jest? Kurde, zapiszę sobie. Co to robi? Nic, jedziemy w dół. Niesamowite rzeczy mam. To mam na ręce, czy co to jest? Aha. No i co on zrobił se, kurde, z tym? Wow, 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 wow. A mam jakieś inne bronie. Haha, ale śmieszne, dobra. Zapisujemy i chyba powiem wam, że będziemy kończyć, bo jest 32 minuta, a myśmy do nowego etapu. Aha. Dobra. I tym oto optymistycznym akcentem założę sobie tą skarpetę na rękę, żebyście widzieli jaka fajna. I tym optymistycznym akcentem skończymy ten odcinek. I do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że mi się wszystko nagrało. Chyba mi się nagrało. Pa, pa.